Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokój. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy. Albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem rzekł, udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokój. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dzieci. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Oto słowo Pańskie. Miłowani Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, wysłuchaliśmy przed chwilą fragmentu Ewangelii, która w swej formie literackiej nawiązuje do opowieści, legendy, a w liturgii żydowskiej była nazwana Haggadą, czyli opowiadaniem wygłaszanym przez najstarszego z rodu podczas kurtowych posiłków. Haggada. Opowiedzenie o czymś, co być może miało kiedyś miejsce, ale nie musi mieć umocowania historycznego. Przez wieki tradycja chrześcijańska dotycząca dzisiejszego dnia przekazała nam bardzo bogatą symbolikę dotyczącą trzech króli. Umawiamy się, że byli to trzej królowie, bo tak spuścizna, a dokładnie mędrzec i myśliciel chrześcijański Orygenes nadał im w VIII wieku te imiona Kacpra, Melchiora i Baltazara. Ale w innych kościołach, etiopskim, greckim, również i w liturgii na terenie Persji mamy powiedziane o 6, 12 lub kilkudziesięciu mędrcach, którzy przyszli złożyć hołd Chrystusowi. Jest to naturalnie wytwór naszej religijnej wyobraźni. Ale nie w tym rzecz, bo symbolika, którą odziedziczyliśmy, jest tak bogata, że daje nam zrozumieć przesłanie tego święta. Niezależnie od rozważań historycznych, prawda jest jedna. Uniwersalność przesłania myśli Chrystusa. Przyszedł nie tylko do Żydów, ale również do całego świata, w tym do pogan. Przyniósł to zbawienie, które jest ujęte w jednym prawie, prawie miłości. Był Mesjaszem i obiecanym Zbawicielem, o którym mówiły wszystkie proroctwa. Niemniej
należy spojrzeć również i z historycznego punktu widzenia na symbolikę, jaka jest związana z trzema królami. Otóż dary, które przynieśli, złoto, symbol władzy królewskiej, przynależnej Chrystusowi, jako temu, który ma rządzić naszymi duszami. Również miał to wręczyć Melchior, najstarszy z magów, który jest kojarzony z Europą. Najmłodszy Kacper przyniósł Chrystusowi według legendy mirrę. Był to symbol człowieczeństwa i zapowiedź męki, bowiem mirra była kompozycją ziół, którą poddawano skazańcowi bezpośrednio przed egzekucją, aby zmniejszyć mu odczuwanie bólu związanego z nadchodzącą śmiercią i męką. Jego ikonografia przedstawia jako przybysza z Afryki, dlatego widzimy jednego z trzech króli z czarną skórą. Natomiast trzeci, który przybył i ofiarował Chrystusowi kadzidło, miał pochodzić z Indii. Miał być to wyraz boskości Chrystusa, tak jak kadzidło unosi się do góry, tak symbol naszej modlitwy kierowanej do Boga miał być owym symbolem tego, iż Chrystus jest pośrednikiem duchowym między niebem i ziemią. Wiek tych królów czy magów też był nie bez znaczenia, bowiem przypisuje im się trzy etapy młodości, dojrzałości i starości. Także przesłanie Chrystusa obejmuje każdy etap ludzkiego życia. Symboliczna gwiazda betlejemska, na temat której powstało wiele koncepcji i teorii, była tą, która miała prowadzić mędrców do miejsca pobytu Chrystusa. I tutaj pojawia się również nasz polski akcent, tradycja związana ze świętem trzech królów. Kolędowanie, czyli chodzenie od domu do domu przez dzieci, aby otrzymać słodycze, cukierki w zamian za śpiewanie kolęd. Dlatego też tradycja ludowa nazywa święto trzech króli szczodrymi godami. Złoto, które dzisiaj święcimy wraz z mirą i kadzidłem, miało według przekonań ludowych służyć uzdrawianiu. Stąd też po powrocie z kościoła nacierano złotem części ciała, aby uleczyć je i otrzymać zdrowie. Kadzidło, chodzono z nim po oborach i stajnach, aby okazać, bo wierzono, że uchroni przed nieszczęściem i chorobami. Mamy także taki element kulinarny związany ze słowem migdalić się lub migdałowy król. Gospodynie na 6 stycznia na objawienie pańskie piekły ciasto, a w jednym z ciast ukrywały migdał. Ten, kto znalazł w swojej porcji migdała, był migdałowym królem, dlatego też ta tradycja przetrwała aż do dzisiaj w niektórych regionach Polski. Moi drodzy, i możemy wymieniać symbolikę i tradycję, która jest związana z tym świętem, ale głównie chodzi nam, Kościołowi, o wskazanie, że Chrystus przyszedł do wszystkich ludzi, że przekroczył granice państwa żydowskiego, że Jego głoszenie słowa podjęte przez następców. Dlatego dzisiaj myślimy i modlimy się w intencji misji wszystkich duchownych i świeckich, którzy na innych kontynentach głoszą słowo Chrystusa, jest uniwersalny. I choć historycznie możemy powątpiewać to, czy byli ci trzej królowie, ilu ich było, to nie jest istotne. Odziedziczyliśmy piękną tradycję, która wpisała się w naszą historię Europy. Do dzisiaj wierni z przekonaniem zdążają
właśnie 6 stycznia, nie gdzie indziej, ale do przepięknej katedry w Kolonii w Niemczech, bo tam znajduje się według ich przekonań piękny, zrobiony ze szczerego złota relikwiarz, w którym mają być umieszczone szczątki 3 królów. Wiadomo, że ich tam nie ma, albo są to tylko i wyłącznie szczątki kogoś, komu przypisano to istnienie. Ale czy to jest istotne? Przyszli z wiarą i dla wiary. Natomiast relikwiarz przez kilkanaście wieków pozostał i pozostaje jako najpiękniejszy owoc i wytwór sztuki złotniczej i zdobniczej. Niemniej liczy się wiara. Gdy cesarzowa Helena przyjechała na miejsce świętego grobu, wiedziała, że tam został złożony Chrystus. I to jej przypisujemy właśnie przywiezienie do Europy, wcześniej do Mediolanu, szczątek 3 królów. Przepiękna tradycja. Mimo wszystko zawarta jest w niej także i pewna cecha polskości. Przyzwyczailiśmy się i wynieśliśmy z domu to, że było 3 króli i w nasze święto kolędnicy lub też ta historia domowych opowieści jest ciągle aktualna. Ale gdzieś pozostała jedna wielka tajemnica. Jest legenda o 4 królu, który prawdopodobnie pochodził z Polski albo z pokrewnych nam krajów słowiańskich. Miał na imię Artaban. I on Chrystusowi według tej legendy zaniósł jeszcze jeden dar, który według Mistrza z Nazaretu był darem najpiękniejszym. Rzecz w tym, że na miejsce spotkania, gdy szli z 3 królami, spóźnił się. Oni zostawili mu tylko wiadomość: nie czekamy, idziemy szukać dzieciątko narodzone w Betlejem. I wyruszył. On wyruszył swoją drogą, ale to, co miało mu zająć kilka tygodni, zajęło mu przeszło 30 lat. Spotkał głód, śmierć, zarazę ludzi biednych, ludzi doświadczonych przez życie. Bóg dał mu możliwość pokazania, czym jest prawdziwa chrześcijańska miłość. Gdy wyruszał w drogę, wziął ze sobą jeden wielki skarb dla Chrystusa. Przepiękny rubin, który otrzymał od swojego ojca po urodzeniu. Ale gdy przyszedł czas, że trzeba było oddać w czasie tej podróży wszystko, pożywienie, pieniądze, wielbłądy dla tych, którzy chorowali, umierali i żyli w biedzie, wtedy spotkał się przed przyjazdem do Jerozolimy z kupcem i handlarzem ludzi. Minęło 30 lat, pomimo tego, że był królem, nie miał już nic oprócz rubinu, który był obiecany dla Chrystusa. I wtedy na targu zaczął słuchać mowy, która była pokrewna dla niego poddanych. Zobaczył i uświadomił sobie, że podczas swojej nieobecności kraj jego najechali nieprzyjaciele i jego poddani są w niewoli. I wtedy zabiło mu mocniej serce. Chciał ich wszystkich wyzwolić. Wyjął rubin, ale jednocześnie bił się z myślą, przecież on jest dla Króla Miłości, dla Chrystusa, któremu chciał złożyć hołd i jemu go ofiarowało. Ale jednocześnie zapytał się w duchu, czyż ten Chrystus nie zrobiłby podobnie jak ja? I za ten rubin wykupił swoich poddanych, dając im wolność. Wszedł do Jerozolimy i wtedy rozczarowanie sięgnęło zenitu. Miał to być król miłości, w którego królestwie nie miało być przemocy ani kary śmierci. A oto staje przed wzgórzem, na którym na drewnianej tablicy wypisany jest wyrok. Jezus Chrystus, król żydowski, Jezus z Nazaretu. I po kilku chwilach widzi kroczący powoli pochód.
najpierw skazańcy, a potem jego oczom ukazuje się bardzo umęczona twarz Chrystusa. Ale spotkały się te dwie twarze z wzrokiem i zauważył, że ten, który na niego spojrzał, na pielgrzyma, który od 30 lat przyszedł złożyć mu pokłon, zrozumiał wszystko. Wtedy Chrystus, według legendy, stanął przy nim i powiedział mu: czwarty król, Artapadanie, przyszedłeś i złożyłeś mi najpiękniejszy dar, cenniejszy niż mirra, kadzidła i złoto, bo przyszedłeś złożyć mi swoje dobre życie. I jak mówi legenda, z tej radości i miłości pękło serce króla i odszedł na łono Abrahama. Tyle legendy o czwartym królu, ale w niej, moi drodzy, zawarte jest wszystko. Miłość do człowieka, chęć pomocy, uznanie Chrystusa za Zbawiciela i jednocześnie dla tych wszystkich, którzy kierują się zasadą miłości bliźniego, nie ma granic, nie ma czasu. Żyjmy tak, abyśmy dzisiaj, przeżywając tę uroczystość Trzech Królów, zanieśli mu nie tylko to ziemskie kadzidło, złoto i myrrę, ale byśmy zanieśli mu najpiękniejszy dar, czwartego króla, bez względu na wiek, nasze dobre, chrześcijańskie, ludzkie życie. Amen.